Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj kontynuujemy zabawę ze skrzynią sekwencyjną. Tak sobie ostatnio pomyślałem, a spróbuję, zobaczę jak się jeździ na sekwencji. Z racji tego, że więcej grałem w rajdówki, takie jak Dirt Rally 2.0, czy ostatnio nawet WRC 9, o którym chciałem stworzyć, o WRC 9 chciałem stworzyć odcinek. Ale niestety nie udało mi się pobrać tej gry z Epic Store Games, mimo że mam ją kupioną normalnie. A jakiś mam problem z Epic Store Games i zainstalowałem sobie tą Epica na drugim komputerze, który mam normalnie do renderowania filmów. I powiem wam, że bez problemu się zainstalowała gra i Epic i w ogóle wszystko, a na tym komputerze do grania niestety nie, nie wiem o co chodzi, coś się popsuło. W każdym razie no nie mogę tej gry przetestować. Chciałbym zrobić taki odcinek, gdzie szczerze opowiadam wam o tej grze, czyli o WRC 9 w stosunku na przykład do WRC 8, tam Delta Rally 2.0 i tak dalej, i tak dalej. A my jesteśmy sobie w eliminatorze teraz i będę ćwiczył sobie tutaj zmagania. Nigdy nie udało mi się wygrać tutaj gierki. Jest dosyć wcześnie rano, mam nadzieję, że trafię na słabych, niedzielnych graczy i sobie z nimi poradzę. Na start dostałem z 4 poziomu Golfinę z 14 roku. Bardzo się cieszę. To jest w ogóle coś na teren, czy nie? Chyba mamy tu napęd na przednie buty. Czekaj, w którą stronę jechać w ogóle? A, wszyscy są chyba tam. Tak, mam sekwencję. Nie mogę się trochę przyzwyczaić, bo tak cały czas gdzieś tam na bok próbuję tą dźwignię zmiany biegów sobie przełączyć. Ale jakoś tak może nie będzie źle. Mało osób jest w ogóle na sesji, 36 graczy. Normalnie jest chyba po 60, coś takiego, nie? Jedziemy po kogoś pościgać, jestem policją. Musimy kogoś znaleźć, ej! Czekaj. Może po drodze znajdzie. O, jest jakaś ofiara, jest jakaś ofiara. Co my tu mamy? Coś wolno jedzie ta ofiara moja. Gdzie ta moja ofiara? Hej! Uciekasz. A, Mini Cooper! Dzień dobry panu! Czy się chcesz ze mną pościgać? Halo, halo! Halo, halo! Jak się to zrobiło? Czekaj, bo nie mogę. O, dobra, mam. Jest. Nie wiem, co nacisnąłem. Któryś przycisk na bazie. Dobra, próbujemy. Myślę, że mogę sobie pojechać asfaltem. Ten Golf nie jest zbyt dobry chyba na offroady. Trochę nim rzuca. Kierownica chce mi wyrwać z rąk. Mamy sekwencję, jedziemy z góry, możemy sobie wcześniej biegi zrzucać. Chyba meta będzie jakoś w lesie. Głupio by było, gdyby mi Mini Cooper objechał, co? To tak trochę niefajnie. Ale pojadę powiedzmy tam dookoła drogą, żeby trochę mu szansę dać. Jednak czwarty poziom kontra pierwszy, tak trochę lipa, nie? Ha! Dobra, już mu wystarczy tych for. Jedziemy normalnie. Ja też nieraz zostałem pokonany przez jakieś tam Ferrari, no takie jest życie, życie nie jest fair. Życie nie jest fair, życie nie jest sprawiedliwe, w życiu nie ma zasad. I tutaj też nie, nie no, tu jakieś są, no. Nie można cheatować. Dobra, w lesie się tutaj skończy pierwszy pojedynek. Whoop. W ogóle myślałem, żeby zrobić też odcinek o robieniu playlist festiwalowych. Bo teraz ciekawe rzeczy są w tych playlistach. Ktoś mnie tam goni. Ktoś mnie tam goni. Chociaż przeoczyłem zdobycie Lexusa LFA. Był Lexus LFA w zeszłym tygodniu i no niestety nie pykło. Jakoś przeoczyłem, jakoś tak grałem, myślę, a zdobędę sobie tego Lexusa. Może ktoś wystawi na aukcję, za sobie wtedy kupię. Mam jakieś 25 milionów, myślę, że na pewno uda się go zdobyć. Teraz więcej osób będzie miało ten samochód. Okej, okay. Zdobyliśmy sobie i lepszymy sobie samochód. Mam jakiś lepszy. O, zobaczymy. Ktoś już mnie tutaj atakuje. Proszę bardzo, proszę bardzo. Na 7 poziomie jak mnie gonił, zobacz. To jest chyba też taka nowa taktyka, nie? Dobra, ja mam Rebela, no i co? Chodź. Dzwoń, no dzwoń. Dobra, gdzie jedziemy? Tutaj.
Może mieć trochę szybsze autko, ale jednak Rebel jest bardzo dobry na offroady. I tutaj w tym lesie nie należy się za bardzo śpieszyć, chyba że on jest naprawdę dobrym graczem i bardzo dobrze tu ogarnie. No jak na razie idzie mu super. O kurde, nawet za dobrze mu idzie. Porozwalił się gościu. Ciśniemy. Ciekawe, czy komuś z was udało się mnie tutaj spotkać na eliminatorze. Jest bardzo ciężko jakiegokolwiek, kogokolwiek znajomego spotkać, bo jako na obecną chwilę bardzo dużo osób w ogóle w Forza Horizon 4 gra. Ja sobie gram w takiej porze może mało popularnej, wcześniej rano, ale i tak sporo osób gra, nie? Dobra, cisnę, cisnę. Koleś gdzieś pojechał w ogóle w inną stronę. Ja wolę sobie asfaltem pocisnąć, bo chyba to będzie... nie, tylko nie murek. Chyba to chyba będzie lepsza opcja. Patrz, porobię go. I teraz pytanie, bierzemy jego furę, czy... Patrz, jest! Ominąłem budynki, udało się! Jaki okrzyk w ogóle, dziewczęcy. Udało się! Ej, myślałem, że będę miał przerąbane, ale pykło. Dobra, kościół może się wstydzić. Weźmiemy jego furę, nie? Zawsze poziom wyżej, spoko opcja. No tam miałem do wyboru szósty poziom, albo właśnie Urusa. Czy tam Ursusa, wy lubicie mówić na ten samochód Ursus, no nie? Tutaj mamy jakiegoś biedoka. Dawaj, chodź, chodź! Dobrze, to mi się podoba! Jest walka. O, trochę, teraz ja trochę źle pojechałem. Okej. Potem te pojedynki są już coraz krótsze, no nie? Bo zmniejsza się obszar gry. Wiecie co? Ja sobie chyba ominę centrum Horizon i pojadę sobie tu, bo tam jest sporo zakrętów. Ożesz ty. I pojadę sobie tu dookoła i potem myślę, że trochę na przełaj pocisnę. I to chyba będzie lepsza opcja niż to, co nas tam prowadzi GPS. Mam nadzieję. Dobra, gościu skręcił w moją stronę, więc też chyba stwierdził, że nie ma co cisnąć po tych zakrętach. Ale ja mu nie daję tutaj for żadnych, on już tam ładnie ciśnie tą... Czemu on tam jechał? Fokusem chyba, nie? Chciałem powiedzieć Golfina, ale to w sumie wszystko jedno. Też takie hatchbacki. Hatchbackowy samochód. Dobra, tu muszę się skupić między tymi drzewami. Tak, między drzewami trzeba ostrożnie, bo... Lepiej jechać sobie tak 140 na godzinę między drzewami, niż zwolnić do zera uderzając w nie, no nie? Tak, ulepszamy sobie samochód do Ferrari FF! Poziom 8! No, szybko leveluję, już zacząłem sobie z wysokim poziomem, bo od razu golf na 4 poziomie, bardzo fajnie. A teraz mamy Ferrari FF. Mega, mega szybka furka. Tutaj już mamy granicę strefy. Może poszukamy sobie jakiegoś ludka. 17 graczy zostało, niedużo, niedużo. Ej, to nawet driftuje, ale trochę za mocno. Patrz gościa, tu się ktoś schował. Co on tu robi? Hello? 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 Co ty robisz? Gościu! Znalazłem go! Ale spryciarz! Nawet nie podejmuje walki, czy jak? Ja pojadę tu. Co? O co chodzi, ty? Czemu on się tam schował? Czekał na śmierć, czy jak? Dobra, pojadę tu. Pojadę na przełaj, bo on już się chyba poddał. Najgorzej. No dobra, no byłoby głupio też, jakby przyjechało do mnie Ferrari FF, a jakbym miał sobie, kurde, Mini Coopera. Ale czemu nie podjął żadnej akcji? Jakby mógł jeszcze próbować uciec. Słabo, słabo. Dobra. Rozwalony. No powiem wam, że chcę sobie to Ferrari wymienić, bo ono takie na przełajówkę niezbyt dobre jest. Weźmiemy sobie może coś innego. Co my tu mamy? Ferrari GTC.
Znowu Ferrari. I to takie samo, tylko no wiadomo, szybsze, ale... To samo, no. Też będzie ciulne na offroady. Chyba, że jakieś porobione, nie no. Jest tak trochę wyżej zawieszone. Okej, tu się chyba ścigali. To zaraz będziemy mieli kolejnego ściganta do jazdy. Poziom 7, bardzo chętnie. Chyba, że oni się już... O, tak, 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 tutaj mamy kogoś. Chodź, chodź, chodź. Okej, mamy pojedynek. No musimy na przełaj cisnąć. Dobra, zobaczymy jak pójdzie mi w tej Ferrarce. No powiem wam, że ten... O kurde, to już tutaj! Pierdziele! Nie! O, ja go nie wyprzedzę, to jest offroadowiec. Patrz jak pocisnął, poziom 7. Zostawił mnie. O! Nie! No zobaczymy jak teraz pójdzie. Lancer, proszę bardzo. Trochę tak niefortunnie, zobaczcie, miałem Ferrari z 9 poziomu i rozwalił mnie ten samochód z gry Halo. No ale wjechaliśmy na przełaj, to w sumie miał prawo, ale kurde, Ferrari. Co my tu mamy? Co ty masz, gościu? Dobra, gdzie jedziemy? Okej. Jak się chciał bić, nie? To mi się podoba właśnie. Waleczna, waleczna dusza. Dobrze. To jest fajne, że czasami właśnie można wygrać z samochodem, który jest dużo lepszy, a masz gorszy samochód. Czekaj, bo on teraz fajnie sobie tam jedzie. Na przełaj, ale... Asfaltem jedzie się szybciej i trzeba zawsze tak sobie drogę wyznaczać, żeby jednak jak najwięcej tym asfaltem, nie? Dobra, on dalej na przełaj ciśnie i to dodatku lasem. Niedobrze, no w każdym razie mi się może w każdej chwili też noga podwinąć. O, powinąć, proszę bardzo. Ale jemu też tam coś nie poszło w tym lesie, dobrze. Nie ma źle, pojedziemy sobie tu, tu mamy trochę shooterku, na shooterku szybciej. I pojedziemy sobie chyba właśnie prosto, przez most. Bo... Nie mogę obrócić kamery, to jest najgorsze, no. Siedzi na kierownicy, to jest takie... Ach, niewygodne. Muszę sobie kupić taką kierownicę. Ja sobie chyba w ogóle cały ten osprzęt zmienię. Ale co powiecie na to, jakbym na przykład wystawił tą kierownicę, którą mam, tą całą bazę na jakąś licytację na przykład od złotówki, no bo to jest sprzęt używany, tak? Nie chcę tam sprzedawać za pełną cenę, ale powiedzmy, że wystawiam dla was, nie? I zrobię licytację i wystawiam sprzęt od złotówki, całą tą bazę, wszystko, nie? Poza może tą kierownicą, bo ona jest zajebista. Wystawiam i jak wy, nie wiem, wylicytujecie za 30 zł, macie całą bazę za 30 zł. Słuchaj, ta baza kosztuje 1500 zł. Normalnie, nie? To jest Thrustmaster TX. I bierzecie jak swoje. Kurde, to chyba fajna sprawa by była, nie? Kurde, co to? Kościół mi popsułem chyba komuś. No i tak myślałem sobie, właśnie, bo ja wam o tym jeszcze nie mówiłem, ale dowiecie się pierwsi. W sumie osoby, które oglądają ten odcinek, to dowiedzą się pierwsze. Jest taka opcja, że ja zrobiłem sobie, skustomalizowałem swoje konsole Xboxa One X i PS4 Pro. I wiecie co? Ja te konsole właśnie będę szykował na licytację. Gdzieś tak pod koniec września wystartują takie dwie licytacje, gdzie będzie od złotówki można sobie wylicytować konsole Xbox One X albo PS4. Na dwóch oddzielnych licytacjach będą te konsole i zobaczycie jak fajnie mam przerobione te konsole, zmieniony jest wygląd. Nie tak całkowicie i nie tak jakoś drastycznie, ale myślę, że wyglądają naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I zmienione są też pady, wygląd tych padów jest zmieniony, więc no myślę, że będzie ciekawie, już nie mogę się doczekać też waszych reakcji, jak to, jak zareagujecie na coś takiego, bo to będzie taka pierwsza opcja, że będę robił licytację dla widzów i normalnie na Allegro sobie wchodzicie i proszę bardzo, i będziecie mogli sobie wylicytować nam może tam na 7 dni licytację. I jak ktoś, słuchaj, jak ktoś wylicytuje za, nie wiem, podejrzewam, że dojdzie do jakichś 500 zł,
I proszę bardzo, konsola Xbox One X, najmocniejsza obecnie konsola na świecie, ale już niedługo będzie mogła wejść w jego posiadanie. Znaczy on będzie mógł wejść w jej posiadanie. O, w ten sposób. Bo myślę, że spoko opcja. I tak pomyślałem, że można by zrobić też z tą kierownicą, bo ja już mam ją rok. Rok na niej sobie śmigam. Kurde, ja nie wiem, kiedy to zleciało, prawdę mówiąc. Do tej pory jeszcze nie umiem jeździć. W każdym razie rok na niej sobie śmigam i działa zajebiście. Naprawdę, Force Feedback trzyma, wszystko działa. Nie wiem, może tam jakieś rzeczy drobne by trzeba było przeserwisować, ale to można zrobić sobie bez problemu też, nie? Jakby ktoś tam chciał, ale nie ma takiej potrzeby, to wszystko działa bardzo dobrze. No i będzie można licytować od złotówki, minimalna wpłata złotówka i proszę bardzo, zyskujesz taki sprzęt. No wiadomo, że tam za złotówkę to nie będzie można kupić, bo zaraz ktoś się pojawi, kto będzie chciał kupić za 2 złote, a potem za 3, a potem za 30 i potem za 100, ale myślę, że ta cena nie będzie wyższa jak 500 złotych. Jak ktoś będzie chciał sobie tam kupić, nie? Także myślę, że spoko opcja. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo ja już sobie myślałem o tym od dawna i niedawno właśnie wróciły mi konsole z customizacji i są przerobione, ale oczywiście działają tak jak normalne konsole Xbox One X i PS4. Tutaj w działaniu nic się nie zmieniło, ani także nie zostały pogorszone jakieś tam parametry chłodzenia tych sprzętów bez problemu. Patrz, gościu, a co ty tu robisz? Sup, homie? Czemu on zniknął z mapy? O co chodzi? Czeski film. A nie w tą stronę, ziomuś! Ciśniemy, dawaj! Audi kontra Ford. Kto wygra ten pojedynek? Ty, on pojechał w ogóle zupełnie inną drogą. Ale ja jadę na skróty tutaj, bo myślę, że myślę, że tutaj dużo zyskam. Tak, mamy... No nie są, jeszcze... Zaraz będzie mila, no, do celu. Proszę bardzo, i chyba go porobię. Chyba go porobię. Nie ma litości, chłopie. Dalej nie mogę przepojeć, żeby tak rozwalił ten samochód offroadowy. I będę tu cisnął, nie ma litości. O, już mnie ktoś goni, już mnie kurde ktoś goni. To jest chyba dobra metoda, żeby kogoś... A nie, już się wycofał. Widziałem na mapce, że ktoś tam ciśnie, cisną za mnie, za mną. Że jak tylko skończę pojedynek, to od razu mnie wyzwie na następny. To jest dobra metoda w sumie, nie? Metoda na głodę. Jak widzisz, że ktoś ma niski poziom, to pyk, od razu. Zero litości. Dobra, to sobie zrobiliśmy. I zawsze właśnie tak dochodzę gdzieś do tej wysokiej stawki. I potem jest kaplica, nie? Dobra, chyba mieliśmy samochody nawet na tym samym poziomie, wygląda na to. Mamy sobie taką ciekawą furkę, chyba bardziej taką szutrowo asfaltową niż offroadową. Powinna nam wystarczyć. Mamy takie samochody mało offroadowe, one się tak odbijają na tych offroadach. I są trudne do kontroli. Dobra, patrzcie, spróbujemy tej taktyki. Tam się ściga dwóch typów ze sobą. Ja podjadę od razu za nimi. I jak tylko skończą pojedynek, to któregoś z nich wyzwę na nowy. Tam w ogóle jakiś samochód, jakiś drop jest. Można by było zobaczyć, co to. Ja mam poziom 6, a tu jest poziom 3. To nie, jakieś Subaru. Dobra, kto tam prowadzi? A, już widzę, kto wygrał. Już widzę tutaj, ziomeczka. Chodź. Poziom 6, no nie będzie chyba... Chociaż kurde, on tam coś ładnie ciśnie. Tą swoją pierdziawką. Zobaczcie jak... Nie no, chyba dam mu spokój. Gościu jest jakiś super szybki. Do który poziom ma? O nie, tamten już ma regalię! Tego monstera! O chłopie, to nie tak. Dobra, 15 kierowców zostało, tutaj zaraz będzie chyba koniec. Wątpię, żeby mi się udało coś tutaj osiągnąć jeszcze. Czekaj, tu mamy jakiegoś jeszcze typa. Ale popierdziela. Nie złapało go. Ej, bo ta strefa już jest naprawdę bardzo mała. Coś tam małego ciśnie, on po prostu rozpędzony. Chyba coś małego.
Szkoda, że nie można robić eliminatora w dwie osoby chociażby. Fajnie by było, nie? Tak w grupie. Tak, tutaj coś małego jest. Co ty robisz? Czym ty tutaj... Siódmy poziom! What? Audi kontra Audi. Oj, może być nieciekawie. O fuck, to już tam! To już tam jest! Nie! Ja, no znowu przegram! Nie! Cholera jasna! O ja pierniczę, to jest mój pierwszy drop, zobaczcie, poziom siódmy. Będę udawał, że powoli jadę, tu jest jakiś gracz. Dawaj go, dawaj go. Pa, pa, pa! Niespodzianka, niespodzianka. Specjalnie tak powoli jechałem, żeby gościu myślał, że mam Mini Coopera. A ja tutaj wyskakuję z takim kurde buldożerem. To jest bardzo dobre auto offroadowe. Wiesz co? Ja tak się zastanawiam. Ja nie będę chciał zmieniać tego samochodu na żaden inny. Z tym, że tutaj nie da się zrobić tak, żeby właśnie go nie zmieniać. Trzeba zmienić mimo wszystko, no. To jest takie trochę słabe. Pik! Jedynie gdzie bym mógł przegrać z tym Mini Cooperem, który do mnie podjechał na pojedynek, to byłaby jazda chyba między drzewami. Ten samochód co prawda super sobie radzi na offroadzie i widzicie, tłumi wszystkie tam nierówności, ale niestety jest też trochę taki słabo sterowny, no. Rzuca go na lewo i prawo. Pyk, czekaj, pójdziemy sobie tutaj. Fantastycznie w tym samochodzie działa zawieszenie. Jakby widać, jak te koła tylne wszystko wybierają, ekstra to wygląda. Ale nie spodziewałem się, że kurde, będę miał na samym początku już taką super furę. Siódmy poziom, proszę bardzo. No i co, dojechaliśmy sobie i teraz no muszę zmienić niestety furkę na coś innego. Mam nadzieję, że na coś offroadowego. Poziom ósmy już będę miał. Audi R8. Ej, wolę Audi R8 niż tego miniacza, no, no kurde, szkoda, no. Ech. Dobra, Audi R8 to jest już naprawdę bardzo szybki samochód. I szukamy nas. O, czekaj, tutaj jest jakiś. Ale pewnie gorszy, zawsze w tych dropach są takie słabe auta. A, Ford Raptor. Szukamy, ktoś tutaj jeździ w pobliżu. O, widzę kogoś, widzę jakiegoś gracza tam z oddali, jeszcze go na mapce nie widać nawet. Dobra, będę powoli jechał, żeby myślał, że mam słabe auto. O kurde, on ma dobre auto! Ja mam szybsze, ale on ma offroadowe! Dobra, zawracaj, mam przewagę. On pojechał zupełnie inną drogą. Nie wiem, czy mu się to bardziej nie opłaci przypadkiem. Nie zawsze GPS działa tak dobrze. Tutaj. O kurde, on chyba lepszą drogę ma. Nie. Nie. On już jest na tej prostej, ja będę musiał dopiero przyspieszać. O to tutaj. A fuck. Uj. Szybko. Plus taki, że mam szybszą furę, może jeszcze go wyprzedzę. Szybko. Ale ciśnie, ale lipa. Dobra, doganiam go, ale tu zaraz meta. Dawaj, nie! Kurde! Już tak daleko byłem, ja pierdolę! Gdybym grał na padzie, to by nie było takich problemów. Och. On sobie po prostu patrzył, w tamtą stronę jadę, skręcam tam i gitara, no. Albo widzę, jakoś lepiej mogę sobie obracać tą kamerę. A tu nie mam jak, to muszę cały czas do przodu patrzeć. O, ciężki ten eliminator na kierownicy. Kurde, taką już furę miałem. Taki poziom na samym początku gry, to już praktycznie wygrana w kieszeni była, no. Co jest? On w ogóle zupełnie inną drogą pojechał i mu się to bardziej opłaciło.
O nic, moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcineczku z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i pośmialiście się trochę ze mnie. No i właśnie, dowiedzieliście się ciekawych rzeczy na temat rzeczy, które będą później, nie? Tak, to jesteście takimi, wiesz, rodzynkami, bo nie wszyscy oglądają cały odcinek. I wiesz, tak powiedziałem w środku odcinka o tym. Nie wszyscy się dowiedzą. Ha. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hejas!